Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Michał, a was chciałbym zaprosić na kolejną sesję Zagrajmy w Ape Escape 2001 lub po prostu Piposaro 2001, aczkolwiek myślę, że lepiej nazwać to Ape Escape, no nie? I poza tym również nazywam się Pomidorowy.pl, ale lubię czasami się witać jako Michał, czyli swoim imieniem. Dobra. Co się działo poprzednim razem, w poprzednich dwóch odcinkach, bo w zasadzie była jedna seria, którą podzieliłem na dwa odcinki. A więc, poznaliśmy fabułę tej gry, gdzie to w dużym skrócie musimy ściągać gadki małpą i wrzucać je do pralki, dlatego że istnieje coś takiego w świecie Spectera, Spike'a, Profesora oraz Natsumi, że istnieje park, Monkey Park, w którym jest, jak to powiedzieć na polskie, obsługa sanitarna lub po prostu jakieś ugrupowanie sanitarne, które zajmuje się właśnie takimi, kontrola sanitarna, która powoduje, że jeśli, która zajmuje się kontrola sanitarna, która kontroluje między innymi, czy jest tym Monkey Park w miarę czysto, czy schludnie. Jeśli powiedzmy okaże się, że jakaś małpa będzie miała na sobie gadki, które będą brudne lub cokolwiek sobie tam wyobrazicie, no to Monkey Park może zostać zamknięty i wtedy Specter zwycięży, ponieważ udowodni, że tak naprawdę tutaj Kakeru, Profesor oraz Natsumi nie potrafią się zająć tymi małpami, dzięki czemu będzie mógł przejąć kontrolę nad tymi małpami i zawładnąć nad całym światem. Poprzednim razem właśnie zaliczyliśmy pierwsze dwa światy, gdzie w pierwszym świecie to był zwyczajny park, a w drugim to był właśnie ocean z wodospadem, a teraz zabieramy się za, pustynię, nie oszukujmy się, tak więc wciskamy sobie, a raczej już wcisnęliśmy sobie kółko i jedziemy z koksikiem. Ja to nagrywam 23 sierpnia o godzinie 12:43. I teraz mamy tutaj informację, że małpy będą w kostiumie... W kostiumie kaktusa? Nie wiem dlaczego, ale okej. Niech tak będzie. Ja tam nie będę, że tak powiem, narzekał. Tak więc lecimy z koksem. Zobaczymy, co tu w trawie piszczy. Chociaż tutaj widać, jakby one miały te rękawice z kaktusa. Ciekawe. Może każda małpa będzie miała inny kostium wzorowany na pustyni. To delikatnie ściszę. No, tutaj nawet jest wspominka o tym, że te małpy mogą przepoczwarzyć się w kaktusa, coś takiego. A i tutaj mamy wspominkę też, że X-em możemy zrobić double jumpa. I mamy aż 30 małp do ogarnięcia. Oh Jesus. Oj, ciężko jest. Ciężko jest im te spodnie zdjąć. Więc dlatego ja się chyba skupię na razie na tym. Na tych tutaj majciochach. I zagram sobie przede wszystkim analogiem. W ogóle fajna nawet muzyka nam tutaj przegrywa w tle. Bardzo fajny soundtrack. Ogólnie soundtrackowo, graficznie i fabularnie bardzo ciekawa produkcja. Mimo że momentami mam troszeczkę beka z tej fabuły, jeżeli chodzi o zabieranie małpą gaci. No ale okej, co kto lubi. Ale ja chciałem zrobić double jumpa tam. What the fuck, co tu się dzieje? Na szczęście mamy 9 życi jeszcze, więc tyle dobrze. Oj kurde, co jest grane? Ej, wy to widzieliście, co tutaj się wydarzyło?
Ej, oddawać mi kurde spodnie. Złodziejaszki jedne. Jeszcze jedna małpa. Jeszcze jedna małpa ma spodnie. Dobra, nieważne, zaraz zdobędziemy te spodenki. Przepraszam, że się tak przez chwilę nie odzywałem, ale po prostu tutaj patrzyłem co i jak i widzę, że która już małpa ma spodnie. Tak więc teraz tylko jeszcze jedna została. My sobie zaraz nią weźmiemy. Zaraz jej zdejmiemy galoty i wrzucimy do praleczki. O, tu małpiszonie jeden. Widzę cię. Na razicho. Lecimy do pralki jak najszybciej, czym prędzej się da. Bo mamy tylko już 59 sekund do końca. Trzeba, kurde, szybciutko. Na szczęście tu mamy praleczkę. I jako, że niestety zginąłem, to pewnie będę miał rangę B albo C. O, D, jeszcze lepiej. I level up dostaliśmy. Bardzo fajnie, to mi się podoba, o to chodzi. I spodenki żółte spadające z nie wiadomo skąd. Fajna sprawa. I powiem wam tak, próbowałem znaleźć właśnie ciekawostki odnośnie Apex Escape 2001 i wierzcie mi lub nie, ale nie znalazłem kompletnie nic. Naprawdę. Szukałem wszędzie, gdzie się tylko dało. Jedyne ciekawostki to jest to, że ta gra jest ekskluzywem w Japonii. Oraz w zasadzie to, że wyszło ten patch angielski cały, no nie? Oczywiście z japońskim dubbingiem. O, i tutaj na przykład naszą następną przeszkodą będzie tornado. I oczywiście tornado, jak tornado, musimy po prostu na nie uważać, ponieważ jeżeli wejdziemy w tornado, no to zostaniemy odesłani w czeluści nie wiadomo nawet jakie. To są chyba takie czeluści, w których chyba nikt nie chciałby być. Tak mi się przynajmniej wydaje, aczkolwiek mogę się mylić. A nie, tornado nam może pomóc nawet. No ale też nie wykluczam tego, że możemy gdzieś odlecieć nie wiadomo gdzie, więc lepiej uważać na to tornado. Bo teraz widzicie, wychodzi, że jednak udaje nam się dostać tam do góry. A potem się okaże, że nie wiem, odlecimy gdzieś nie wiadomo nawet gdzie. No, teraz mnie to tornado troszeczkę przeszkadza. Ale okej, dobra. Idealnie, żeśmy skoczyli na praleczkę. I to jest właśnie to, co wam też mówiłem poprzednim razem, że im dalej będziemy w grze, tym będzie coraz więcej małp do ogarnięcia i ich spodenek. Brudnych galoci. O, jakaś tam spodenki odfrunęły, nie jest dobrze. Bo teraz jakaś małpa może je sobie zabrać, ale szybko zdejmiemy, jak się okaże, że jakaś będzie miała. O, już widziałem, która miała. Mamy tylko 2 minuty i 11 sekund, więc musimy ten czas dobrze jakoś wykorzystać. Widziałem sobie sekcję komentarzy pod pierwszymi dwoma odcinkami i widzę, że trochę wam się seria spodobała, więc bardzo się cieszę z tego powodu, że jakoś zainteresowałem was tą gierką. Bałem się, że będzie to coś w stylu, że ja wrzucę odcinek, a nikt nawet nie zobaczy, że w ogóle taki odcinek powstał. Ale czekajcie, właśnie, tu przecież jest czasówka. A, czyli twórcy jednak przewidzieli ewentualność, że gracz może, kurde, lamić. W tym przypadku nawet ja, że mogę lamić.
i zrobili coś takiego, że... Okej. To ma sens. Make a sense. O, elegancko, w dobrym momencie. W dobrym momencie się to tornado pojawiło. Elegancko, bardzo dobrze. Minuta 37 do końca była. Daję okejkę. I rangę C mamy. Pewnie dlatego, że za wolno trochę grałem. Gdybym trochę szybciej przechodził ten poziom, to bym miał pewnie rangę S. Ale mi aż tak jakoś na tym nie zależy, prawdę mówiąc. Ja chcę po prostu przejść tę grę. Chcę, żeby było piękne zakończenie. Gdzie to małpki są bezpieczne i nie muszą, kurde, bać się o to, że będzie tutaj jakiś wjazd kontroli sanitarnej. Dobra, level trzeci. Co to my mamy tutaj teraz za poziom? Ciekawe, ile teraz będziemy musieli spodanek zebrać. Obstawiam, że znowu 30 albo 20. No to jest taka chyba ulubiona liczba twórców, jeżeli chodzi o następne światy. No po tym świecie chyba będzie zimowy i potem chyba ostatni świat już. Kurde, ale to jest krótka gierka, naprawdę. Żebym se krótką grę wybrał na koniec. Metalowe panele, okej. Musimy na nie uważać, dlatego że jak na nie nadepniemy, to nie, to wtedy stopy będą się palić. Okej, dobra, i 30 znowu. Ha, coś czułem, że tak będzie. 11 żyć. No to jest całkiem okej, jak to się mówi, wynik. Dobrze, pięknie. Dobra, musimy sobie teraz tylko jakoś odwrócić kamerę. Da się tu? O, da się w ten sposób. Ja zawsze zapominam, jak się kamerę odwraca. Więc teraz z tymi oto portkami przedostańmy się do pralki. Bo nie chcę aż takiej dużej ilości stracić. Więc ziup. Ale fajnie w ogóle wygląda ten świat pustynny. Tu gdzie jest dużo kaktusów, jejku. What? Co tu się dzieje? Ej, ja wszystkie te zebrałem? O kurde, ale szybko mi poszło. Ja myślałem, że to trochę dłużej mi zajmie. Ale speedrun tu wleciał w tym poziomie. Nie no, masakra. Podoba mi się to. S. Dobrze, pięknie. I level up dostaliśmy. 12 żyć mamy. Kurde, jestem ciekaw, czy w tej gierce da się zgameoverować. Pewnie da się. Pewnie da się dojść do licznika 0 żyć. Chyba mam challenge do zrobienia, żeby pokazać jeszcze game over w tej gierce. Teraz tak. Czy ja dobrze idę? O kurde, tu są połączone światy? No nie gadajcie, że tu są połączone światy w tym momencie. Czyli mamy połączony świat pustynny z światem zimowym? Dobra, zróbmy pierwszy poziom tutaj, bo tak troszeczkę jestem zdezorientowany teraz. Teraz mamy, kurde, małpki łyżwiarki, jakkolwiek to brzmi. Oj, piękna zimowa sceneria. Ojejku, ale fajnie. Znaczy, ogólnie zimę nie lubię za bardzo jako pory roku. Bo zima jest tylko wtedy fajna, jak jest, wiecie, Boże Narodzenie, w ogóle święta wigilijne, znaczy wigilia po prostu, czyli święta grudniowe. I na przykład śnieg sobie prusza, wy se za oknem patrzycie, jak sobie pruszy i siedzicie i na przykład jecie
te 12 potraw przy ciepłym kominku albo przy telewizorku, na którym jest ciepły kominek. A więc to jest coś pięknego, to mogę powiedzieć tu otwarcie, no nie? Tutaj jakiś kurde bałwan biega, tak? 30 galot mamy do zebrania. I to w taki sposób mamy zrobić, okej. Co to w ogóle jest za kolor majtek? Są jakieś szare w tym momencie? Aha, i te... Już rozumiem, czyli te bałwany robią za taką przeszkadzajkę dla tych małp. Okej. To ma sens. A tu nie ma może tego? Czasówki, żeby sobie przedłużyć czas? Bo trochę to jest mało czasu, nie będę tego ukrywał. Dobra, wrzucamy tutaj galoty. Trochę tego jest. Ale nadal nie widzę tutaj żadnego zegarka ani nic, a trochę ubolewam nad tym. Chyba będę musiał powtarzać ten poziom. Coś mi się wydaje, bo aż tyle kurde might to nie uda nam się zebrać. Ale widać, że ten zimowy świat już trochę trudniejszy jest niż by się wydawało. Troszeczkę trudniejszy jest, ale damy radę jakoś. No 8 majtek zabrakło. Oj, niedobrze. No nie udało się niestety, przykro mi. Jeszcze raz trzeba będzie zrobić. Dobra moi drodzy, jednak zmienimy poziom. Doszedłem do wniosku, że jednak lepiej chyba będzie jak pójdziemy z tego. Z kanionu pójdziemy tutaj, do tej nawiedzonej chatki, jeżeli to tak mogę nazwać. No potem polecimy sobie na ten pierwszy poziom, który tam już zaczęliśmy. O, tutaj mamy z kolei małpy z trumnami. Czyli będziemy na cmentarzu, można by powiedzieć. Nawet nie można, tylko będziemy na cmentarzu, tak więc... No ciekawie, nie będę tego ukrywał. I tu małpy naparzające trumnami. Fajnie, nie będę tego ukrywał. I co tutaj będziemy mieli do roboty? I co, trzeba będzie rzucać bombami, żeby... Czyli jak małpa na przykład schowa się do trumny, to musimy bombą rzucić, tak? Mam rozumieć?
No pewnie, że tak. Tak to trzeba robić. Okej, okay, dobra, kumam już. To jest dosyć proste w sumie. Na pewno trochę łatwiejsze niż ten, niż ten poziom zimowy. Dobra, więc gdzie jest następna bomba w takim razie? Już myślałem, że pada, kurde, a tu ktoś przyjechał. To nawet nie jest połowa tych majtek, ale okej. Więc szukamy teraz. O Jezu, tylko dwie spodenki. Tylko dwie spodenki żeśmy zebrali. Dwie pary spodni. Niedobrze. Autentycznie niedobrze. Nawet już mamy połowę zebraną tych spodni, albo ponad połowę. Nie wiem, nie liczę szczerze. Ale tak na oko jak patrzę, to wydaje mi się, że to już jest ponad połowa. Trochę za szybko to światło ten zanika. Ale okej. Ale okej. Sekund, to jest trochę mało. To jest trochę, kurde, bardzo mało. Nie będę tego ukrywał. Ale uda nam się, chyba. A jak nie, no to się powtórzy najwyżej, no trudno się mówi. I mam wrażenie, że to powtórzenie to będzie, kurde, bardzo prawdopodobny scenariusz. Nie widzę dosłownie innego scenariusza jak niepowtórzenie. O, tu 9 aż nam spodenek zabrakło. Kurde, ale lipa. Dobra, jestem z wami z powrotem. Mamy 2 minuty 58 sekund. Więc to jest całkiem ładny wynik. Ponieważ sobie trzeba było szybko nadrobić, szybciutko. Ale to mi się już nie podoba. Ale na szczęście mamy tu checkpointik. 2 minuty i 43 sekundy. Więc teraz ile nam brakuje? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. 11. No a mamy 2 minuty i 36 sekund. To jest bardzo ładny wynik. I teraz tu większość u góry będzie tych trumien. Chociaż widzę jeszcze jedną tu. To biorę. Oczywiście, że tak. I teraz chyba u góry już same będą. Tak mi się wydaje. A jak nie, to pewnie jakaś na dole się ostanie.